Siemano wszystkim, z tej strony Mister, witam was w kolejnym odcinku Lara Croft Tomb Raider albo Raider, bo widziałem, że niektóre osoby poprawiały, że są źle wymawiane te nazwy. Także musimy się udać w głąb, jak się nie mylę, chyba tak, ponieważ tam nie pamiętam, z której strony przyszliśmy. Dobra, z tej strony przyszliśmy, muszę udać się w głąb tej jaskini i zobaczyć, co tu na mnie czeka ciekawego. I przy okazji pozbierać różne znajdźki. Mówicie, że dużo rzeczy pomijam, ale będę starał się tego teraz już nie robić. Zobaczymy, czy natrafię na wszystko, co będzie możliwe do znalezienia. I zobaczymy, ile rzeczy tak naprawdę... No... No tempa, nie zablokowywuj się mi tu. No! Dziękuję. Zobaczymy, co mi się tu uda odkryć i tak naprawdę, co na mnie czeka w... tejże jeszcze. Dobra, chciałem tylko się rozglądnąć i zobaczyć, czy będzie tu coś ciekawego. Szkoda, że nie mogę tego podpalić. Naprawdę bardzo szkoda. Co my tu mamy ciekawego? Już... Te ruiny są sprzed okresu Kofun. Wydaje mi się, że już pod czymś podobnym łaziłem. Nie wiem, dlaczego mam takie dziwne wrażenie. Ewentualnie u Huśka mogłem widzieć ten moment i tak mi się jakoś przypomina. Ale to nie jest ważne. Pielgrzymka. Say what? Jaka pielgrzymka? Dobra, tam jest jakaś latarnia. Gra mi spada z FPS-ów. Nie wiem, czy to jest... Czy to chimiko? Oczywiście, że tak. Ładnie tu woda spływa. A, o tej królowej mówiłaś. O, wow. Widzę, że tu troszkę piździ. Jest pilot! Siema, pilot! Coś mi tu śmierdzi podstępem. O! O Boże! Zadźgali go? What the fuck? Biej, dziewczyno! Biej! O, dobra, już nauciekałaś się. Przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna! Zabić ją! Strażnicy! Strażnicy są tu! Oh shit! Co tu się dzieje się? Się tu dzieje się coś złego. What the fuck? O! Pizza, którą właśnie zjadłem, może chyba wrócić. O, Jesus, jak ja nie lubię widoku flaków. Znaczy, nie przeszkadzają mi, ale jakoś tak czuję się niezbyt komfortowo. What the fuck? Bojaj się, dziewczyno, zobaczymy. Tyry, tyry. O, bujasz się pięknie. O! I... A naciskamy. Ty się czegoś przyczy... Maj... O, skubana, przypieprzyła. Mocniej mogłaś przyjebać tą głową, pewnie, że tak. Co za tępa kobieta. Co tu się dzieje? Pilot w kawałeczkach. What the fuck is this shit? Okej. Okay. To ja się tu troszeczkę poskradam i zobaczymy, co tu na mnie czeka jeszcze. Chyba tędy. Widzę dziurę, więc się w nią skradam. Ej, no właśnie tam, co ty robisz? Tylko cicho. Cicho, dziewczyno. No tak, pewnie, bardziej na widoku się. Po przeciwnej stronie się staje, a nie... What the fuck? Co to kurna za bezmózgie Yeti? Dobra, idź po cichutku. Idź, dobra dziewczynka. Tylko, ej, zostaw tą głowę. No, patrz, głowa ci się toczy za nogami. I kolejna, jeszcze jedna, i noga. No co za ofiara losu. Biegaj tu z taką, biegaj.
O, super! Jeszcze wiatr tu mnie popycha. Będę się nie da przejść? Nie da się, bo kamień nagle wyrósł, nie wiadomo skąd. Och, kap... O, coś tu widzę, to są naboje chyba, jak się nie mylę. Proszę te naboje. O, widzę, że jakieś aktualizacje były, bo troszkę interfejs inaczej wygląda z nabojami, chyba. Tak mi się wydaje. Czekolwiek pewności nie mam. Czemu nie mogę tych strzał pozbierać? I czemu on ją ma w oku? The fuck? Tyle tajemnic, tak mało odpowiedzi. What? Trupem w niego rzucisz? A strzelbą! Mam nadzieję, że ciągle działa. Okej. Okay. What the fuck? Słyszałem coś niżej. Strażnicy ją zabiją. Spieprzajmy stąd, zanim nas znajdą. Matias niczego się nie dowie. Szukają mnie. A czego się spodziewała? Od samego początku gry cię szukają. Zdziwiona. Ile tu jest tych ciał? Przecież... What the fuck? To by już uległo jakiemuś rozkładowi, co? Oho. Trochę trupów tu pewnie leży. Nie cierpię grobowców. Aha. Słoneczna Królowa i jej Burzowa Gwardia. Burzowa Gwardia. Tom, taradom, tom, tom. Himiko. Pierwsza Słoneczna Królowa. Tak, pierwszy Pokémon. Naprawdę Yamatai. No pewnie, no pewnie, jasne, taka płyta z 600 kilo waży, jak nie lepiej. No, zaciągnij się świeżym trupem. No, czego się spodziewała? O, Jesus. Jesus, no szybciej. No, kończ gadać. To coś niesamowitego. Wow. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa. Pielgrzymka do... Do? Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? No właśnie. Ja nic tego nie rozumiem. Tu jesteś. Królowo... Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To Say jest what? Rytuał przejścia. Say what? W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! Bracio! Tak! Nie. Holy shit! Zajebiste. Gdzie mi tu latasz? O, ty nie zginąłeś? Dawać mi tu amunicję, ja tu sobie zaraz nazbieram z wszystkich złoczków. Kurna, tyle ludzi wyzabija, nagle troszkę trupów jej zaczął przeszkadzać. To normalne amunicję zostawił. Nie wiedziałem, że tam w XVI wieku, kurde, oni już amunicją sobie handlowali. Prosiłbym tego nie odpalać, proszę to zgasić. O, z drugiej strony też jest. Dobrze, dobrze, grzeszna dziewczynka. Czy ja tu mogę coś podpalić? Czemu tu nie mogę wyjść? Oszukują mnie. Przecież... What the fuck? Które to były zwłoki? Daj mi naboje. Chwila, tu jest lina. Weź ty wejdź po niej. No tak, tej się oczywiście nie może złapać. No co za tępa kobieta. Tu są drzwi. Puk. Ciągnij tego dzwona. O, nice. Czy ja mam jakąś... Tu mam, shotguna mam. Dobrze jest. Ja się w niego wyposażę, bo widzę tego dużego faceta. Nie, krem z pieczarek!
Nie wiem co to było, ale to co on tam kurde kmienił. Hehehe, mamy ognisko. Co tam jest? Aż się boję tędy przechodzić. Dobra, robimy upgrade, o ile cośkolwiek mogę zupgrade'ować. Sprzęt. Zobaczymy, czy mam... tu mam tak, shotgun, tak? Strzelba ulepszona. Glawnik... What the fuck? 400, 325, 300. Ona jest w niej stać, okej. Broń maszynowa. Pojemny magazynek. To by w zasadzie nie było głupie. Mam akurat tyle punktów, co mi potrzeba. Ale pytanie, czy na przykład do łuku coś mogę? Spust z kółka na klucze. Ja myślę, że jednak strzelba mi się bardziej przyda teraz. Nie strzelba, tylko broń maszynowa i myślę, że zwiększymy sobie magazynek. Zawsze więcej lepiej włożyć sobie w broń niż w łuk. Jednak to będzie dobra inwestycja. Dobra. Aha, okej. Okay. Trzy. Nara. Chwila! No. No oczywiście już nie mogę tam cofnąć. No co za głupie. What the fuck? No, wyłaź. No nagle zmusili mnie, że ma wyjść, a tam się coś pokazało. Dobra, idź tam, zobaczymy co tu na nas czeka. Trochę strasznie. Idź, ale jesteś dzielna dziewczynka, dajesz sobie radę. Już chyba wolałem... What? Holy shit, jak to zajebiście wygląda. Ale wolałem chyba przechodzić między tą parą, przynajmniej można się było pogawić trochę na cycki. No, idź. Nie staraj się tu nigdzie zatrzymywać. Nie chciałbym, żebyś przypadkiem spadł. Chwila. Ja tu widzę małą... Małą dziurę. Wyłaź do góry, wyłaź. Okej. Chwytaj i wyłaź do góry, wyłaź. Nawet się nie zastanawiaj, bo tu deski odpadają. Dobrze, mądra dziewczynka. Nie dam rady otworzyć. Nic z tego, musimy się czymś wyważyć. To ona! O, super! Nie strzelaj, porozmawiajmy. Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? Zabijcie ją! No spoko, dzięki! No na pewno. Czekaj... Jesus! Jak mnie wystraszył, skurczysyn! No! Nara. Ej, nie! No szlak by... No kurde... Fuck. No nie. Nie dam rady otworzyć. Wejdź po cichu. Uważaj, to ona! Hej, panienko, nie strzelaj. Porozmawiajmy. Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? Zabijcie ją! No na pewno. Ha, ja cię już wiem, jak cię mam zabić. Nara? I tyle cię widział. Dawaj moje naboje. Teraz tylko tego... z maszynówką. Gdzie jest ten skurczysyn? Jeszcze ci mało. Ja pierdzielę. No trzy kurde... Musiałem na niego zmarnować aż. Przeładuj. Dobra, co ja tu mogę nakraść, co ja tu mogę zabrać i co mi tu będzie potrzebne? Czego mi tu łazisz, skaczesz, mnie i straszysz, ciulu jeden! Pięknie. Teraz... A, to się tucze, okej, okay, to się może tuc. Dobra, czyli mamy wycelować, naciągnąć i strzelić w gonga. I co ten gong zrobi? Zadzwoni po kogoś, tak?
Okej, okay. O czekaj, 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 czekaj. Kręć kółeczkiem. Aha, klikam. Dobrze, klikam, klikam, klikam. Naciśnij je, by kręcić. Okej. Okay. Ciągnij to pod wiatr, ciągnij. I... A myślałem, że w gonga trafi. Okej. Okay. Nie wygląda to za dobrze. A czyli jeszcze raz, tak? Dobrze, dam radę. No, ciągnij to. Skubala, że ona to pod taki wiatr podciągła. Jabej to. Chyba, że ja to mam zamknąć teraz. To już. Już kręcimy kółeczkiem, kółeczkiem. Zamknięte. No nie wygląda to, ale ja nie mogę tego po prostu przestrzelić. Chyba nie. Chwila, bo teraz już nie wiem. Może z drugiej strony to mam jednąć. A shotgunem tego... Dobra, nieważne. A, chwila, tu jest jeszcze z drugiej strony. Czyli... Aha, dobra, już wiem, o co to mam. Zamykamy jedną stronę, otwieramy drugą. Puść to. Nie chcę tego. No. Holy shit. Dobra, teraz to klikaj, 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 szybko, szybko, szybko. Dziep. Pięknie. Teraz to. Naciągaj, strzelaj, celuj. Jest moje. I teraz drugą stronę jebamy. Dawaj to. Kto tam krzyczy? Okej. What the fuck? No na pewno. Ej, nie! Już naszaleliście się? Nie, 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 nie! Czemu ty to włączyłaś? Głupia flądro. No musisz! Co? Ale jak? Otwierać mam drugie? Ale nie mogę tego po prostu otworzyć. Czy jeszcze raz to mam? Okej, okay, to chyba wiem, co mam zrobić. Teraz w środek i gong. I nie zadziałało. Obydwa muszę zamknąć. Szlak by to wziął. No dobra, już. Okej, okay. I teraz tak. Chwila, tu mam amunicję. Najpierw to. To jest rzecz ważniejsza. Teraz to zamykamy, tylko żeby te ciule mi pierwsze nie przelazły. No klikam cię, klikam, już. No super. Dawaj to, naciągaj mocno. No i to się ledwo rozbuja. No dobra, odkręcę to jeszcze raz, ale jak teraz nie pójdzie, szlak by to wziął. No jak ja te niby teraz mam załatwić, co? Czy jedyne wyjście będzie tak naprawdę, jednąć to z gonga, to mocno. O, Jesus, jak to pizga tutaj wiatrem. Chyba, że ona to za słabo nasiągła. Może dlatego. O. Pięknie. No, to nie było zbyt przemyślane. O, ty ofiar. O, ja pierdolę. Lara. Lara. Ty się skupia. Dobra, uciekać! Uciekać szybko! Holy shit. Okej. Okay. Uciekaj, dziewczyno.
O, biegusiem, biegusiem, biegusiem. Oh my fucking god. Ja pierdzielę z takim typem. Nie, on raczej nie będzie tak dobrze skakał, jak mi się wydaje. No, 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 nie! O, Jesus Christ. Okej. Okay. Biegnij pod kątem! Biegnij, dziewczyno! Jesteś super zdolna. Brawo. Ej. Aha, jeszcze lepiej. O, super. O, pięknie. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. I zakończyłaś podróż? No, chociaż to leży do wody. Chodź, że będzie ognisko. Ja chcę save'a. Po prostu jebaka syberyjska. Skubana. Ale hardcore laska, nie powiem. Też Sam. Jest z tobą reszta załogi? Nie. Dopiero co ukradłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Lara, ja jestem przerażona. Cholera, ktoś idzie. Muszę to schować. Sam? Sam! Nie gadaj do niej, bo będę ją słyszeć. Ale głupia jesteś, dziewczyno. Rytuł ognia. Oh my god, po prostu. Jak na fresku w grobowcu Himiko. Czyli... Rod? Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonię cię i wejdziemy razem. Okej. Okay. Jest ognisko, jest fantastico. Jest fantastico, jest miodnie. Także dziękuję wam za uwagę. A toż ta nowość. Teraz można się podpalić, poparzyć. Ale dziękuję wam za uwagę, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!